Witam szanowni państwo, z tej strony Prepper z Mariusz. Kolejny mój filmik. Jak widzicie pewnie w tej chwili, są cztery rzeczy ułożone na moich kafelkach, które nadają się do remontu, bo ja trochę potukłem. Dzisiaj będzie film na temat, jak prawidłowo przygotować piec i rozpalić, aby się zagrzać, aby nie płacić wielkie pieniądze za ogrzewanie elektryczne i żeby przetrwać. Film szczególnie dla osób samotnych, kobiet z dziećmi, matki z dziećmi i osób, które z jakichś przyczyn z bloków, z centralnego ogrzewania znalazły się w takiej, a nie innej sytuacji, że muszą palić w piecu. To nie jest tragedia. Moja znajoma powiedziała, że ona się boi palić w piecu, prąd elektryczny płaci po 600-700 zł za energię, ma nadal zimno. A tutaj jest akurat na przykładzie, akurat na moim przykładzie, piec z płaszczem wodnym z lat 50. Tu nie będę wam góry pokazywać, bo to jest moja prywatna sprawa. To jest nadstawka dorobiona. Pełni funkcję radiatora i ciepła, że można było coś gotować, a jednocześnie, żeby nie spalić mieszkania, bo tu obok znajduje się szafka pod zlew, obok znajduje się kuchnia gazowa. Nie powinno tak być. Tu jest z boku pewna rzecz, ale kuchnia gazowa jest, że tak powiem, wyłączona z użycia. I szanowni państwo, tak, to jest popielnik, to jest palenisko dolne, które trzeba doprowadzić jakoś po paleniu. Przygotować na kolejny dzień rozpałki. Akurat mamy późną godzinę, więc będę to robił szybko. To jest palenisko górne do załadowania większych gabarytów. Do 40 cm można włożyć drewno, jakieś wkłady kominkowe czy jakieś elementy. Więc tak, szybko i na temat. Bez tych rzeczy to jest podstawa, którą trzeba mieć. Możemy kupować takie drewno rozpałkowe gotowe, ale zawsze możemy to wykorzystać i sobie jakieś deski pociąć na mniejsze elementy. Nie musimy płacić 5 zł za garstkę takiej rozpałki. To jest sosna, to jest moment, tego oczywiście tu mam więcej. A to jest kopyto szewskie, ale to mi służy do, kładę sobie tak, napieprzam u góry siekierką, wtedy nie niszczą mi się kafelki. Jakbyśmy będziemy brać bezpośrednio po tym, no to będzie tak jak widzimy, dziury i jest up, wszystko do remontu. Dobra, zaczynamy. Pierwsze co, bierzemy sobie pogrzebacz, jedną ręką trzymam kamerę, drugą ręką pokazuję. Czyścimy to wszystko z popielnika. To jest ważna rzecz, jak tego nie wyczyścimy, będzie gromadziło się aż u góry, to będziemy mieli problem ze spalaniem, będziemy mieli spalanie niepełne, będzie nam się dymić, będziemy dłużej czekać na efekt, czyli nagrzanie mieszkania. Ten piec, tak mówię, ma płaszcz wodny, czyli to tak zwana podkowa, to wiadomo, to jest starego typu. Już są pisma, już są telefony, już takie coś trzeba wymieniać. Takiego czegoś się nie nadaje, nie używa już, no ale jak trzeba się ratować tym, co jest. To jest popiół, to możemy wykorzystać do posypywania ulicy, żeby się ludzie nie poślizgnęli. Ale możemy już dorzucić na górę, na węgiel, żeby to pomogło rozpalić, ponieważ to jest tlen. Spalony popiół zabiera głównie tlen i substancje, które nie spaliły się do końca. Mamy czysty popielnik. Teraz momencik, ja sobie muszę gdzieś tu szczotkę na chwilę wziąć. To jest tak poglądowo, bo to tak w praktyce nie jest. No. Odsuwamy sobie ten maraz na bok, żeby nam to nie przeszkadzało. Do rozpałki zawsze dajemy nie tak, nie tak. Ja daję, słuchajcie, centymetr. Ponieważ w kuchni, w której się znajdujemy, bo piec jest w kuchni, jest na stałe otwarte okno, jest lufcik. Jest lufcik, chodzi o niepełne spalanie tlenek węgla i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest ciąg komina, bo nie zawsze, nie raz mamy cofki, nie raz mamy sytuacje takie, że jest takie pogoda, takie ciśnienie na dworze, że nam się nie chce palić w piecu. To nie jest nasza wina, tylko to jest wina ciśnienia atmosferycznego. Dobra, otwieramy teraz górę i co? Mamy jakieś dziadostwo po ostatnim paleniu. Znowu analogicznie wypieprzamy sobie to wszystko, co się da. Jakieś kurde syfy, bo to wiem. No państwo, to ludzie różne rzeczy palą w piecach. Nawet nie wnikam, nie mówię na głos co. Ruszta muszą być w miarę. Ja nie mówię, że to ma być wylizane szczotką, ale muszą być widoczne ruszta do popielnika. Inaczej nawet nie zaczynamy palić, bo to jest daremne. Nic nam nie wyjdzie. Słuchajcie, na razie przerwa. Za chwilę będzie dalsza część filmu.